Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj opowiem Wam o zasadach jazdy w terenie. Pierwszą i najważniejszą zasadą jazdy w terenie są odstępy. Odstępy muszą być 3-metrowe. Tak jak widzicie tutaj, moja grupa trzyma ładne odstępy. I żeby to sobie zwizualizować, jaka to jest odległość, to jak patrzymy na konia z przodu, to mamy kopyta zadnie konia z przodu widoczny przed sobą i kawałek ziemi, najprościej mówiąc. I tak samo jest w wstępie, w kłusie czy w galopie, musimy utrzymać taką odległość. Druga zasada jazdy w terenie to jest komunikacja, czyli koń prowadzący, czyli instruktor, który prowadzi teren, musi komunikować się w sposób widoczny i słyszalny dla całej grupy, czyli zawsze mówi komendy na przykład do kłusa i odlicza do 3, żeby wszyscy zdążyli nabrać wodze na kontakt i przygotować się do tego, by ruszyć kłusem. I wtedy ruszamy kłusem. Jeśli chcemy zwolnić do niższego chodu, czyli z galopu do kłusa, osoba prowadząca powinna podnieść rękę w ten sposób i wtedy wszyscy wiedzą, że będzie zaraz przejście do niższego chodu i oczywiście towarzyszyć musi przy tym sygnalizacja głosowa, czyli mówimy, że przechodzimy do kłusa, żeby każdy mógł się na to przygotować. Tak samo jest z innymi chodami, czyli z galopu do kłusa, z kłusa do stępa, zawsze musimy podnieść rękę, zasygnalizować przejście do niższego chodu. Jeśli skręcamy w lesie do innych dróg, to oczywiście, jeśli chcemy skręcić w lewo, to wyciągamy lewą rękę w bok i cała grupa wie, że jedziemy w lewo, nawet jeśli tego nie usłyszą, bo no nie dosłyszą po prostu instruktora. Trzecią i chyba też jedną z takich ważniejszych zasad jazdy w terenie jest to, by nie wyjeżdżać za stępu, tak? Czyli jeśli trzymamy 3-metrowe odstępy, staramy się jechać tak naprawdę koń za koniem ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ jak będziemy jechać po obok drugiego jeźdźca, konie często lubią poczuć rywalizację i będą chciały się ścigać. Wtedy stwarzamy dla całej grupy zagrożenie poniesienia koni, więc pilnujemy tego, żeby jednak trzymać się za prowadzącym, czyli za instruktorem, czyli osobą lub osobą, która po prostu prowadzi ten teren, koń za koniem w dużych odległościach. Jeśli planujemy wyjazd do lasu, który będzie prowadził drogą też asfaltową, czyli będziemy wyjeżdżać na normalną, ruchliwą drogę, musimy zadbać o to, żeby mieć odblaski. Są specjalne ochraniacze albo takie nakładki na ochraniacze odblaskowe na 4 nogi konia lub na 2 przednie oraz na piersznik i czasami są też takie fajne nauszniki z odblaskami, tak byśmy byli widoczni. Tak samo jeźdźcy muszą mieć kamizelki odblaskowe, tak jak używają rowerzyści. Oczywiście bardzo istotnym aspektem, który musimy mieć na uwadze, jest to, że nie możemy po każdych drogach jeździć. W każdym lesie wyznaczone są szlaki konne, po których możemy się poruszać. Wyjazdy w teren są świetną alternatywą dla koni sportowych, dla jeźdźców, zawodników, dla osób, które mają intensywny czas treningów, tak jak na przykład właśnie teraz jest sezon letni, w którym startujemy, przygotowujemy się do zawodów, ale pamiętajcie o tym, że wyjazd w teren dla konia jest fajną odskocznią, przewietrzeniem głowy, najprościej mówiąc. Tak samo czy dla innych osób, tak? Dla człowieka, w sensie dla instruktora, dla zawodnika, czy dla osób, które po prostu na co dzień mają stresującą pracę i chcą się wyluzować, to wyjazd w teren jest tak naprawdę jak najbardziej wskazany. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam całą zasadę jazdy w terenie, jak się komunikujemy, jak się poruszamy i zachęcam Was do wypadów. Pamiętajcie, że konie sportowe, konie pracujące też lubią się wyluzować, pogalopować, postępować czasem po prostu lub pokłusować, więc zachęcam Was do wypadów do lasu. Pozdrawiam serdecznie.